Julka, usiądź się ze skrzyżem. Abrakadabra. Nie wiem, no mnie działa, no. Że widać, że ten balon już teraz jest nabrzmiały bardziej. Oczywiście, on zrobił się wypukły, ponieważ ja ogrzałem te cząsteczki, które są w środku i dzięki temu to cząsteczki powietrza. Powietrze, które jest w środku. Ja ogrzałem i ono zwiększyło swoje ciśnienie. Karton, tak? I potem wylewacie. Jak wylewacie, to popatrzcie, że po jakimś czasie może się okazać, że mimo, że tam jest pełno wody, znaczy pełno soku czy mleka, to właśnie tak kapie, rozlewa się wszędzie. Trzeba by to było naciskać, żeby to w jakiś sposób się wylewało. No i jest pewien problem, prawda? To co wtedy zrobić, żeby łatwo się to wylało? Będziemy kręcić? No to zobaczcie, będę kręcił. Za mało otwór. Nie pójdzie tak jak wcześniej to robiło. Ale my już wiemy, że o co chodzi z tym kręceniem. Chodzi o to, żeby powietrze mogło łatwo wpłynąć do środka. Więc wystarczy, że gdzieś po drugiej stronie dacie dopływ temu powietrzu. Tak jak ja zrobiłem tutaj, dodatkową dziurkę. I popatrzcie, że ja nie muszę tego naciskać, a to się bardzo ładnie, pięknie, cały sok, czy całe mleko z kartonu, bez, do ostatniej tak naprawdę kropelki, bez mojego ściskania się wylało. Przez to, że przeciągam tutaj te uchwyty, wyciągam ze środka powietrze. I tak naprawdę teraz jedyne, co tu trzymam, to znowu, tak jak przy tej książce, powietrze, które naciska nam na brzegi. I zobaczcie, że to nie jestem w stanie tego też w żaden sposób rozłożyć. Zapraszam. Spróbujemy razem, może będziemy mieli więcej sił. Macia, ręka tu. No jasne. No i ja. Dajemy radę? Stawiam sobie na ręce dwie puszki, które będą, w których ta woda zacznie się nam co robić? Gotować, dokładnie, czyli zacznie wypełniać się cała puszka, zacznie wypełniać się tą parą wodną, która tutaj była wcześniej, tak? Pary nie widać, ale ja tutaj kontroluję, czy jest, czy nie ma tej pary. I możecie mi uwierzyć, że powoli widzę, że rzeczywiście już ta woda się odbija. Zresztą, jakbyśmy byli troszeczkę ciszej, to nawet byśmy usłyszeli, że ona się odbija. Słychać. No dobrze. Popatrzcie. Ja teraz nie będę, to nie będzie to zgniatania. To nawet nie jestem w stanie tak dobrze zgnieść tej puszki, bo zobaczcie, że tutaj
ta puszka, no to mógłbym. Tak, tak mógłbym zgnieść tymi szczypcami. Ale tylko tak. A zobaczcie, co się z tym stanie, kiedy ja ją wezmę i przełożę do zimnej wody. Dokładnie tak. Swojego palca. Dobra? Było minus? Minus 197 stopni. Teraz włożę do ciepłego azotu mój model palca. Temperaturze. A teraz zobaczcie, co by się stało, gdybyście włożyli palce do środka. Ja naprawdę nie będę bardzo mocno uderzał. On sam spadnie, ten młotek prawie sam spadnie. Zobaczmy, czy zrobi się dokładnie to samo. Mam nadzieję, że już jest na tyle. Na tyle chłodny i mroźny, że będę w nim w stanie wbić gwoździa. Proszę bardzo, balon jest twardy. Myślę, że słychać. Wkładam gwóźdź i jeżeli akurat nie mam młotka, a mam ciepły azot, to mogę użyć balonu. I też włożę do pojemnika. Zmieści się? Tak. A przecież to jest mały pojemnik, już jeden taki balon jest. Kurczą się! Jeszcze? Tak. One się kurczą! Kiedyś takie widziałem. Tak? Możemy zobaczyć. One się kurczą. One są bardzo zimne. One maleją. Wyptują. One zaczynają się zlepić. Proszę bardzo, pierwszy balon, który włożyłem, zobaczcie jaki jest. Jaki jest malutki. A teraz posłuchajcie. On rośnie. Dobra, ten jeszcze nie. Rośnie. Posłuchajcie teraz, co się dzieje w środku. Chyba było słychać przez chwilę, że... Przypominam, pojawiają się te bąbelki, które chcą się przedostać do środka. Ale w momencie, kiedy ja zakręcę butelką i stworzy się tornado, to popatrzcie, że bez większego problemu ta woda się nam przelewa.
ten wiatr przyjdzie. Czy z prawej, czy z lewej? Popatrzcie. Jeszcze jest jedna ciekawa rzecz, którą myślę, że każdy z was zauważył. Co się dzieje w momencie, kiedy ja zakręcę i ten wiatr się pojawi? Pojawi się to powietrze, to podciśnienie. Co się wtedy dzieje? Podnosi się. Tak, ten płomień jest coraz większy. Czyli jeżeli teraz, tak jak dzisiaj, mamy bardzo duże zagrożenie w całej Polsce, jeżeli mówimy o lasach, tak? Że jest sucho i w każdym momencie może zacząć las płonąć. To w momencie, kiedy jest wiatr, to wiatr nam będzie pomagał, będzie zdmuchiwał? Nie. Będzie podsycał ten ogień i tak jak tutaj będzie on coraz większy. Jedyny dobry sposób to jest właśnie pozbawienie tego powietrza, tego płomienia. Ja zrobię to przez zatkanie naszego pojemnika, w którym mieliśmy ogień. Dobrze. 3, 2, 1.